Tekst, który czytaliśmy na samym początku z listu do Efezjan, przypominał nam o tym, kim powinniśmy być, jak powinniśmy żyć, jeżeli tam drzemka nas czasem duchowa zniewoliła, jak z niej powstać. I przede wszystkim to, aby wykorzystywać czas, w którym żyjemy. Różnie możemy rozumieć to zalecenie, wykorzystując czas. Kiedyś słyszałem, jak ktoś dzielił się doświadczeniami z misji i mówi, wykorzystał czas ponad 4 godziny, żeby rozmawiać z ludźmi, których pierwszy raz odwiedził. No bo byli grzeczni i nie wyprosili go. Ale na drugi raz, gdy już zamówioną miał wizytę, i powiedział jeszcze, że będzie z nim ktoś drugi. Tośmy widzieli, jak ktoś zasunął firankę, ale nie reagował na gong domofonu. Wykorzystywać czas, wiedząc o tym, że on jest krótki i że warunki są niesprzyjające, jak to Paweł ubrał, dni są złe. Jeżeli w tamtym czasie były to złe dni, no to nam się chyba spotęgowały dzisiaj. I ta mądrość, i ta rozwaga jest nam jeszcze bardziej potrzebna. Bardzo lubię drugą księgę królewską. Lubicie tę księgę? Czy jestem znowu sam? Ale jeżeli nawet tak, to ja was dzisiaj chcę, brzydkie to słowo, jak zaraza brzmi, ale chcę was nakłonić, abyście szczególnie pierwsze kilka rozdziałów z tej księgi polubili, ale w zasadzie całą księgę. Ja chciałbym z wami zastanowić się nad tym, co zostało napisane w 5 rozdziale drugiej Księgi Królewskiej. Kiedyś w naszym kościele i to wśród pastorów pojawiło się takie zawołanie, jak harcerze by powiedzieli, czy pathfinderzy. Biblii nie należy czytać. Słyszeliście coś takiego? Nie? Jest ciąg dalszy. Biblię należy studiować. To pobożnie brzmi. To dobrze brzmi. Ja się dałem na to chwycić. I odradzam wszystkim. Jeżeli czegoś dobrze nie przeczytasz, to nie próbuj tego studiować. I to odnosi się nie tylko do Biblii. Nawet list, jak ktoś do ciebie napisze. Czy zauważyliście, że my nieraz do otrzymywanych listów, czy urzędowych, czy prywatnych e-maili i tak dalej, zanim otworzymy, to już mamy wypracowane stanowisko? Zależy od kogo to przychodzi? Już zgadujemy i wiecie, i później spojrzymy na ten list i wielokrotnie krzywdząco traktujemy osobę, która całym sercem do nas się odzywa, a my ją odtrącamy albo źle interpretujemy. Dosłownie tak samo jest z Pismem Świętym. Jeżeli czegoś nie przeczytasz dobrze i dokładnie, to nie próbuj tego studiować, bo zazwyczaj jest to studiowanie wyrwanych z kontekstu tekstów. I tworzy im się własny kontekst. I to jest kontekst taki, że jeden tekst jest z tej księgi, drugi z Nowego, trzeci ze Starego Testamentu, z Izajasza, czasem pół tekstu tylko, a czasem szukamy przekładu jakiegoś, bo wszystkie inne przekłady nam nie odpowiadają. Nam potrzebny jest taki przekład, jak my już w głowie dokonaliśmy wcześniej. Albo ktoś dokonał, i nam zasugerował, że to jest tak. Ileż to
zniszczenia, spustoszenia robi takie podejście do Pisma Świętego. Aby być wiernym tej zasadzie, chcę na przykładzie 5 rozdziału tej drugiej Księgi Królewskiej przejść z wami ten zapis i najpierw go czytając, bez przerywników, przeczytamy i zastanowimy się później nad tym, co tutaj jest napisane. Bo na temat tego rozdziału ja słyszałem już tyle kazań, ładnych kazań, mądrych kazań. Szkoda, że nie biblijnych. Naaman, aha, jeszcze zanim zaczniemy czytać, tu kilka słów takich wyjaśnień. Pojawia się słowo, nazwa Aram, Aramejczycy. To są Syryjczycy. To jest potęga, która istniała wtedy, kiedy naród izraelski, mówię o tym Izraelu plemion północnych, jeszcze był w Palestynie. Bo później Asyryjczycy zawojowali Izraela w 722 roku. Ale tu mamy historię o wiele, wcześniejszą. Naaman, dowódca wojsk króla Aramu, czyli Syrii, był mężem znamienitym u swojego pana i wielce poważanym, gdyż przez niego pan dał zwycięstwo Aramowi. Lecz choć tak potężny rycerz, mąż ten nabawił się trądu. A gdy raz Aramejczycy wyruszyli na łupieszczą wyprawę, uprowadzili z ziemi izraelskiej małą dziewczynkę, która usługiwała żonie Naamana. Pewnego razu rzekła ona do swojej pani: ach, gdyby to mój pan zetknął się kiedy z prorokiem, który mieszka w Samarii, to by go wnet uleczył z trądu. Wtedy Naaman poszedł i oznajmił to swojemu panu, czyli królowi. Tak a tak mówiła dziewczynka, która pochodzi z ziemi izraelskiej. Król Aramu odpowiedział: więc jedź tam. Ja zaś poślę list do króla izraelskiego. Wyruszył tedy, wziąwszy 10 talentów srebra, 6000 złotych monet, 10 szat na zmianę. Przyniósł więc list do króla izraelskiego tej treści: gdy ten list dotrze do ciebie, to wiedz, że to ja wysłałem do ciebie Naamana, mojego sługę, abyś go uleczył z trądu. Lecz gdy król izraelski przeczytał ten list, rozdarł swoje szaty i rzekł: czy ja jestem Bogiem, aby śmierć zadawać i życiem obdarzać, że tamten przysyła do mnie, abym uleczył człowieka z jego trądu? Zastanówcie się tylko i zobaczcie, czy nie szuka zaczepki ze mną. A gdy do Elizeusza, męża Bożego, dotarła wieść, że król izraelski rozdarł swoje szaty, posłał do króla i kazał mu powiedzieć: dlaczego rozdarłeś swoje szaty? Niech tamten przyjdzie do mnie i dowie się, że jest prorok w Izraelu. Przybył tedy Naaman ze swoimi końmi, ze swoim powozem i stanął przed drzwiami domu Elizeusza. Wtedy Elizeusz wysłał do niego posłańca z takim poleceniem: idź i obmyj się 7 razy w Jordanie, a twoje ciało wróci do zdrowia i będziesz czysty. Na to Naaman oburzył się. Odchodząc powiedział: oto myślałem sobie, że wyjdzie, stanie przede mną, wezwie imienia Pana, Boga swojego, podniesie swoją rękę nad chorym miejscem i usunie trąd.
Czy rzeki damasceńskie, Abana i Parpar, nie są lepsze od wszystkich wód izraelskich? Czy nie mogłem się w nich obmyć i oczyścić? Potem odwrócił się i odszedł, pałając gniewem. Lecz słudzy jego przystąpili do niego i przemówili do niego tak. Ojcze, gdyby prorok nakazał ci coś trudnego, czy nie uczyniłbyś tego? Tym bardziej więc powinieneś to uczynić, gdy ci powiedział, obmyj się, a będziesz czysty. Poszedł więc i zanurzył się w Jordanie 7 razy, według słowa męża Bożego. I wtedy jego ciało stało się znowu czyste, jak ciało małego dziecięcia. Wtedy powrócił do męża Bożego wraz z całym swoim orszatkiem, przyszedłszy stanął tam przed nim i rzekł, oto teraz wiem, że nie ma na całej ziemi Boga, jak tylko w Izraelu. Przyjmij zatem teraz dar dziękczynny od twojego sługi. Lecz on, czyli Elizeusz, odpowiedział, jako żyje Pan, przed którego obliczem stoję, że nic nie przyjmę. A choć nalegał nań, aby przyjął, stanowczo odmówił. Naman więc rzekł, jeżeli nie, to niech dadzą twojemu słudze tyle ziemi, ile udźwignie para mułów, gdyż sługa twój nie będzie już składał ofiar całopalnych ani krwawych innym bogom, jak tylko Panu. W tej jednej tylko sprawie niech Pan będzie pobłażliwy dla twojego sługi. Mianowicie, gdy władca, mój Pan, wstępuje do świątyni Rimona, aby tam oddawać pokłon i wspiera się na moim ramieniu, to i ja muszę oddawać pokłon w świątyni Rimona. Gdy więc ja oddaję pokłon w świątyni Rimona, niech Pan będzie pobłażliwy dla twego sługi w tej jednej sprawie. Tyle czytania, resztę dokończymy później. A więc mamy tę sytuację. Naród izraelski bardzo często był nękany przez okoliczne narody. Tak było w czasach sędziów, tak jest i teraz za królów już. Że te narody cieszyły się z pracowitości narodu izraelskiego, ale gdy przyszło do zbierania plonów, to mówią, jesteście zmęczeni, my pozbieramy. I naród izraelski zawsze głodował. Zawsze był zmęczony. A szczególnie, gdy czytać będziecie tę drugą księgę królewską, to w pierwszych rozdziałach zobaczycie, że tam ciągle jest mowa o Aramie i o tym, jak oni dokuczali Izraelowi. Napadała cała armia, wypowiadano wojnę, wzywano do potyczki wojska izraelskie. Różnymi sposobami to się odbywało. Ale bywało tak, i gdy czytam teraz wiersz drugi o tym, że na taką łupieższą wyprawę tam się wybrali Aramejczycy, trochę splądrowali, kogoś porwali i uprowadzili. To przypomina mi się z naszych lektur szkolnych, z naszej klasyki, jak z otoczonych nieraz naszych fortec i miast, takie wycieczki, tam Zagłoba, czy Wołodyjowski, czy kto inny, czy Kmicic, szli, aby zdobyć języka, aby dowiedzieć się jakichś wiadomości, aby kogoś uprowadzić, aby zakładników jakichś mieć i tak dalej, i tak dalej. Tak oni też. Między wojnami, jak któryś tam miał ochotę, to się zorganizowali w oddział i uderzali na Izraela. I ta łupieszcza wyprawa, jak została nazwana w drugim wierszu, no w swoich łupach miała taką małą dziewczynę z Izraela. Małą, to nie było małe dziecko, bo ona, gdy później ją podarowali Namanowi, być może czuli się zagrożeni, gdyby on się dowiedział o tym naczelny wódz. A więc oddali mu taką dziewczynę, to ona nadawała się akurat do spełniania posług. Tam w domu Namana była służącą jego żony.
Wyobraź sobie, że to jesteś ty tą dziewczynką albo takim chłopczykiem małym. I okupanci zaatakowali twoje miasto, twoją wioskę, twoją ulicę. Zabrali cię, może wyrwali z objęć matki czy ojca. Nie pomnij na płacz, na krzyk, na wołania, na litość, na pogróżki. Zabrali cię i wywieźli. Dziesiątki kilometrów. A może nawet i sto i więcej do Syrii. Jakbyś się czuł, jakbyś się czuła na tym dworze, jako służąca. To do przemyślenia na popołudnie może. Ale teraz popatrzmy, jak zachowała się ta mała dziewczynka. Ona zauważyła, że jej pani jest smutna. Chyba często płakała. Dlaczego płakała? Powód jest w pierwszym wierszu. Mąż był trędowaty. Materialnie im się cudownie powodziło. Status społeczny bardzo wysoki. Poważanie z każdej strony. Ale trąd. Gdyby był Izraelitą Naaman, to byłby na kwarantannie, nie byłby w domu. Izrael był jedynym narodem w historii ludzkości, który potrafił radzić sobie z chorobami tak strasznymi nawet jak trąd, aby się nie rozprzestrzeniały. Zauważyliście, że naród izraelski 40 lat idzie po pustyni. Byłem na tej pustyni. Głównie kamienista. Miejscami tylko lotne piaski. Ale straszliwy żar rozgrzane słońcem. Niebo i ziemia. Gdy zachodzi słońce, momentalnie wiatr i zimno. Temperatura z 30 paru, 40 stopni spada do 4 stopni plus. A czasem do zera dochodzi. Jak wytrzymać? Jak żyć? 40 lat w narodzie izraelskim nie było kanalizacji, nie było normalnej wody, nie było normalnych po prostu miejsc ogrzewania. Naród ten nie miał ani jednej epidemii. Jak? Bóg cudownie ich prowadził? Dał im wiele rad, jak to robić. Pamiętacie, że każdy Izraelita musiał mieć łopatkę? To była ochrona przed epidemią, przed robactwem, które mogło ich stoczyć w ich namiotach. Ale trąd jak był? Kapłan był tym, który orzekał, jeżeli to był niezwykły liszaj, ale ten, który wskazywał na trąd, już go oddzielał, kwarantanna, 7 dni. Później dłużej, a później w ogóle i nie wolno mu było zbliżać się do środowisk, gdzie zbierali się ludzie. Nieczysty, nieczysty, nieczysty. Naaman jest w swoim domu. Grozi zakażenie całej jego rodzinie. Tej dziewczynce też. I wtedy ta dziewczynka, czy możecie usłyszeć jej głos? Jak ona zwraca się do swojej pani, mówi, ach, gdyby mój pan zetknął się z prorokiem, to by go uleczył. Naaman nieraz był w Samarii. Samaria była stolicą północnego królestwa, królestwa izraelskiego. Nieraz łupił i zabierał wszystko, co na drodze było. Wielu ludzi tam zabił i jego wojska. A ta dziewczynka jak gdyby w swojej naiwności mówi, gdyby on tak do Samarii tam doszedł. Ale nie tylko doszedł, aby tam się spotkał z prorokiem. Widocznie to było ciekawe, odkrywcze i żona powiedziała mężowi, a mąż poszedł z tym do kogo? Do króla. Nie zapomnijmy tego, co radziła i jakie życzenie wyraziła ta dziewczynka. O, gdyby mój pan
udał się do ziemi izraelskiej, do Samarii i spotkał się z prorokiem. Król już wie o tym. Prosta rzecz. On jest królem, nie? W zasadzie Izrael był prawie lennym państwem, chociaż był niezależnym państwem, ale musieli płacić haracz królowi Aramu. Wysłał list. Ten list to nie była prośba. To było polecenie. Do kogo wysłał ten list? Do króla. Dlaczego do króla? Czy ta dziewczynka radziła, żeby do króla się udać? Popatrzcie, jak często, tu mamy przykład. Bawiliście się kiedyś w głuchy telefon? Nie udawajcie, że nie. Takie pobożne miny, ja bym się w głuchy telefon bawił. Czy bawiła? Tak. Ktoś puszcza jakąś wiadomość do ucha, a ten ktoś, nie wolno dwa razy powtórzyć. Ten ktoś, tak jak usłyszał, powtarza komuś innemu. I na końcu ta wiadomość przychodzi do tego, kto ją wypuścił. Nie zdarzyło się, żeby nie była zniekształcona. Dziewczynka mówi o tym, że prorok go uleczy. Nie wiemy, jak Naaman, ale chyba powtórzył słowa dziewczynki, bo powiedział tak, a tak mówiła ta dziewczynka z ziemi izraelskiej. A ten mówi, a co my sobie będziemy tam głowę kimś zawracać? Albo nie słyszy. On ma linię dyplomatyczną, poczta dyplomatyczna. Tam król to tylko z królem rozmawia. A więc wysłał go do króla. Król izraelski przeczytał ten list. Jak go zrozumiał? Podstęp. Będziemy mieli kłopoty, musimy się zbroić, musimy być gotowi, bo król Aramu daje mi do wykonania takie rzeczy, których nie mogę wykonać. Chciał złoto, dostał złoto, chciał srebro, dostał srebro. Splądrował pola, no to no co mieliśmy robić? Cośmy schowali, to było nasze. Ale teraz chcę, ażebym dokonał rzeczy niemożliwej. No szuka zaczepki, szuka pretekstu, żeby nas zaatakować. Rozpacz. Król izraelski. To ta mała dziewczynka, nie wiadomo skąd była, ale ona wiedziała, że w Samarii jest prorok. A król był też w Samarii. I on nie wiedział, że jest prorok? Rozpacza. My możemy być nawet w kościele, i nie orientować się absolutnie, czym jest ten Kościół, co reprezentuje, co głosi i głosić. Bo nam się wydaje, że tak, trzeba. Tak ktoś powiedział, a ja mam tubę, a jak to rozgłoszę dalej. Prorok Elizeusz się o tym dowiaduje. Mówi, dlaczego się wystraszyłeś? To ty nie wiedziałeś, co się dzieje w naszym gronie, jak Bóg działa? Jak Bóg uzdrawia ludzi? Przyszli go do mnie. W serce Naamana wstępuje nadzieja. Może teraz skojarzył, po co on szedł do króla? Przecież on miał iść do proroka. Idzie do tego proroka, staje, ma świtę z sobą, ma dary. Wiem, łapówka to, czy dar wdzięczności? To zależy, kiedy się to daje, nie? Ale pokazać warto. Staje przed drzwiami, tam gdzie Elizeusz jest. A co on miał? 10 talentów srebra, a talent, w zależności historycznie, w jakim okresie jesteśmy, to była zawsze jednostka wagi. Talent to było od 31 do 50 kilogramów jakiegoś kruszcu. 10 talentów srebra. Jeżeli to był czas, kiedy był
mniejszy tutaj wskaźnik dla talentu, 31 kg, to jest 310 kg srebra. 6 tysięcy złotych monet, skąd ktoś by powiedział, Aramejczycy to mieli, a być może złupili to z Izraela też. Chociaż Juda był bogatszy od Izraela, od plemion północnych. Ale z innych narodów, przecież nie tylko Izrael był podporządkowany Aramowi. 10 odmiennych szat, i to wcale nie z lumpeksu, nie wcale ze sklepu, gdzie w poniedziałek zawsze nowa dostawa jest. To były na ów czas szaty panujących, markowe. I czeka. Popatrzcie, jak się zachował Elizeusz. Dlaczego prorok Boży, reprezentant Boży, ma poganina tutaj, który mu może dać dobre świadectwo, może go pouczyć, może mu powiedzieć, gdybyś zasady zdrowia przestrzegał, to byś zupełnie inaczej wyglądał, to byś nie chorował, gdybyś na nas nie padał, to Pan Bóg by cię nie pokarał tą chorobą. Czy czasem my, ludzie wierzący, tak nie oceniamy położenia niektórych ludzi? Elizeusz nie. Elizeusz swojego sługę wysyła i daje tym razem polecenie, zalecenie. Idź do Jordanu, zanurz się 7 razy. Od Samarii do Jordanu było kilkanaście kilometrów. Jordan nie płynął od tu, koło Samarii. A więc mam gdzieś wędrować, jakieś rzeki? Prawdopodobnie znał tę rzekę, bo znał chyba ziemię izraelską jak własną kieszeń. Zbuntował się, a przede wszystkim na stanowisko proroka. To jest prorok, to jest reprezentant Boga. Ja miałem o nim wyobrażenie. My też mamy wyobrażenia o różnych sytuacjach życiowych, o różnych spotkaniach z różnymi ludźmi, jak się powinni zachować, dlaczego się tak nie zachowali, czy to nie wstyd, to jest pastor, to jest starszy zboru, to jest kierownik, to jest diakon. Wszyscy wiemy, jak kto powinien się zachować. No ale Elizeusz zachował się, jak zachował. A ten mówi, myślałem, że wyjdzie, stanie przede mną, cytuję wiersz 11, potem wezwie imienia Pana swojego Boga, podniesie swoją rękę nad chorym miejscem, usunie trąd. Jak w telewizji uzdrowienie. Co cię boli, to o! Poszedł już. A tu nic takiego nie ma. I mówi, czy myśmy po drodze nie mijali wielu lepszych rzeczy, lepszych rzek jak Jordan? Czy nie lepiej z tamtych wód skorzystać? Jeżeli to było na wiosnę, nie wiemy, ale jeżeli na wiosnę, to Jordan był rwącą rzeką i brudną. Z tych pól to wszystko spływało do Jordanu. Mętna woda. Ale zastrzegam, nie da się kropki nad i postawić. Nie wiemy, czy to była wiosna, czy nie. Ale w każdym razie rzeki syryjskie były o wiele zacniejsze, bardziej znane. Zdenerwował się i zawracamy. Popatrzcie na wiersz 13, jeżeli macie otworzone Biblię. Jego słudzy, a zarazem jego świta, przystępują do niego i mówią do niego, ojcze, kim jest Naaman? To jest naczelny dowódca wojsk syryjskich. Zauważacie, jakie relacje istnieją pomiędzy tym człowiekiem i jego podwładnymi? Paweł zalecał później panom niewolników w Nowym Testamencie, aby tak odnosili się do swoich sług, do swoich niewolników. I niewolnikom, żeby uwierzyli w to,
że panowie, którzy są chrześcijanami, ale to jest poganin. Czy nas czasem w relacjach poganie mogą zawstydzić? Że oni w swoich gronach, w swoim środowisku bardziej się szanują, niż nieraz my się szanujemy? Czy zauważyliście, że... Ja nie wiem, na czym to polega, ale obserwowałem to w różnych środowiskach, nie tylko w kościele adwentystycznym, nie tylko w kościele katolickim, w takich zżytych z sobą gronach, ale w innych wyznaniach, że ludzie są raczej skłonni plotkować o drugim człowieku, niż być dla niego wyrozumiałym, serdecznym, pomocnym. Tutaj w imieniu zupełnie coś innego. I to są poganie, które mają swoje za kołnierzem. Ojcze, gdyby prorok nakazał ci coś trudnego, ale tylko masz się zanurzyć 7 razy. Nic trudnego, nic nie tracisz. Ale my nieraz tracimy na własnej godności, prawda? My nie jesteśmy stworzeni do takich prostych rzeczy. Wyobraź sobie, idziesz do lekarza i mówisz, tu mnie szczyka, tu mnie boli, a noga mi drętwieje, w głowie mi się kołuje. I lekarz słucha, słucha, znacie dobrze, bo już nieraz te historie opowiadałeś, i daje ci receptę za 80 zł. To jest lekarz? A czasem da ci placebo. Tylko powie, że je sprowadza od znajomego. Bardzo trudno dostać, to jest bardzo drogie. Trzeba to ściśle przestrzegać. I to pomaga. Nieraz to, kim jesteśmy i jak się zachowujemy, to jest odbicie tego, co jest w naszych głowach. Niekoniecznie w wątrobie i w ramieniu i tam gdzieś jeszcze. To są nerwobóle spowodowane, ja nie mówię, że w każdym przypadku, przepraszam, bo są te somatyczne nierównowagi, które powodują, że człowiek rzeczywiście cierpi. I takich ludzi jest dużo. Ale bywa inaczej. I mówi, Ojcze, ty myślisz, że jeżeli to takie łatwe, to nieskuteczne? Myślisz, że jakbyś dużo za to zapłacił, to wtedy byłoby to dopiero wartościowe? Nie. No i idzie. Jadą. To trwa jakiś czas. Znowu po pustyni. Dojechali do Jordanu. Zanurza się. A cały ten czas, gdy jadą, to w głowie kotłują się myśli. Dobrze robię, czy na głupka wychodzę? Ale prorok Boży tak powiedział. Idę. Zanurzać się 3 raz. Popatrzcie, zniknęło gdzie? No nigdzie. 5 raz. 6 raz. Ale miało być 7. No to... Rzeczywiście. Rzeczywiście. A więc nawet w sprawach takich, jak tu Elizeusz przekazuje Namanowi, my możemy symboliki 7 się tam dopatrywać, możemy na ten temat całe kazania powiedzieć, możemy powiedzieć, że to był chrzest i tak dalej, i tak dalej. Ale nie to jest w tej historii. Nie studiuj niczego, czego wcześniej nie przeczytałeś. To jest rzeczywiste wydarzenie. Tu nie ma żadnej symboliki. Tu jest twarda rzeczywistość. Tu jest zmaganie się człowieka, który jest śmiertelnie chory, z tym, czy jest uleczenie i czy to takim łatwym sposobem może nastąpić. To jest tak, jak niesiemy na sobie brzemię grzechów. I mówimy, wyznać wystarczy, opuścić i to. Czy to można z głowy wyrwać? Właśnie, jeżeli Bóg chce nam pomóc, to nam pomaga. Ja pamiętam, bez papierosów nie mogłem żyć.
A dzisiaj na myśl mi wcale nie przychodzą. Chociaż kiedyś, gdy prowadziłem pięciodniówkę odwykową dla palaczy, śniło mi się, że paliłem pokątnie, wiedząc, że ja prowadzę tę pięciodniówkę i jutro będziemy mieli kolejny dzień. Ja w tym śnie zmagałem się, obudziłem się mokry, jakbym z łaźni wyszedł. Mówię, Panie Boże, jakie dobrze, że to jest sen. Być może Bóg chciał mi pokazać, co ci ludzie przeżywają. I Naaman został oczyszczony. Wraca do Elizeusza. Tym razem Elizeusz wychodzi na zewnątrz. Z tego wynika, że rozmawiają bezpośrednio. Jest mu strasznie wdzięczny. I mówi, przyjmij ten dar, który przywiozłem. Elizeusz mówi, nie. Nie przyjmę. Jako żyje Pan, któremu służę, nie przyjmę nic z tego, co przywiozłeś. Nalega, szuka jakichś innych sposobów, żeby to przemycić, tę myśl, żeby się zgodził Elizeusz. Elizeusz jest jak skała. I wtedy w umyśle Naamana coś zaczyna się zmieniać. To, że Izraelici mają takiego Boga, to jest fakt. To uznał po uzdrowieniu, jak przyszedł do Elizeusza, zaraz na początku mu to oznajmił. Nie ma takiego Boga jak w Izraelu nigdzie. I nasi bogowie to nie są ci, którzy mogliby nam pomóc. Ale gdy Elizeusz odmawia i zrobił to bezinteresownie i przy tym mówi, nie dlatego, że ja jestem taki dobry, ja to wymyśliłem, że to tak dyplomatycznie nie opłacałoby mi się, gdybym to przyjął z tego czy innego względu. Nie. Mówi, jako żyje Pan, któremu służę. Ja w imieniu Boga spełniam tę posługę, to Bóg cię uleczył, nie ja. I Naaman wtedy dochodzi do konkluzji, a może ten Bóg przyjmie służbę ode mnie też i będę mógł zostać Jego sługą? Ale jak? Zabiorę trochę ziemi izraelskiej. Mówi, pozwolisz, Elizeuszu, wykopiemy dół tutaj. Nie wiem, ile to było i czy to na wozie było, czy w kołyskach jakichś, w pojemnikach. Tyle, ile para mów może unieść. Muły to są podobno silne zwierzęta. Ja chcę tę ziemię mieć u siebie. Prywatnie u siebie. Powiedzielibyśmy na podwórku u siebie. I mówi zaraz dlaczego. Tam chcę postawić ołtarz. Ołtarz Bogu, który mnie uleczył. Ołtarz Bogu Izraela. Ołtarz dla Jahwe. Bo Jemu wszystko zawdzięczam. On jedynie jest Bogiem. Ja nie będę już służył innym Bogom. Będę służył tylko Bogu prawdziwemu. I wtedy sobie przypomina, będę służył tylko Bogu prawdziwemu. A przecież mój Pan regularnie chodzi do świątyni Rimmona, a ja jako jego prawa ręka chodzę zawsze z nim, on się na moim ramieniu wspiera. To jest w protokole dyplomatycznym. On się kłania i ja się kłaniam. I to jest, proroku, mam problem teraz. Jak to powinienem rozwiązać? Jak to było? Wyobraź sobie, przenieśmy to na XXI wiek. Masz osoby zainteresowane, z tobą czytają Pismo Święte, modlą się, przygotowują się już nawet do zawarcia przymierza z Bogiem. I nagle przypominają sobie, no tak, ale są pewne rzeczy. Na przykład. Od czasu do czasu dyżur mam. To wypada w piątek wieczorem. Muszę iść. Taką mam umowę. Umowa jest zobowiązująco, odnosi się zobowiązująco do obydwu stron. Jak zerwę umowę, nie stać mnie na wypłacenie się z tego.
Nie stać mnie na wyjście z tego układu. A teraz, no, kłaniać się, no wiem, że to jest nie fair. Co byś odpowiedział takiemu człowiekowi? Nie czytajcie teraz Biblii. Odpowiedź Elizeusza była taka. Wtedy rzekł do niego Elizeusz, idź w pokoju. Nie? Powiedział, idź w pokoju. To nie jest powiedzenie, tak jak my sobie mówimy dzień dobry, a wcale mu nie chcesz powiedzieć dzień dobry, bo za chwilę mu wyrzucić z wątroby to, co cię tam boli w odniesieniu do niego. A życzysz mu dzień dobry. Nie, wtedy jak ludzie mówili, idź w pokoju, to uznawali, ty zaznałeś tego pokoju, a więc trzymaj się tego. Żyj w tym. Nieraz zastanawiałem się, czy my dobrze robimy, gdy spotykamy ludzi, którzy no szczerze zwierzają się, że mają pewne problemy, a chcieliby tak bardzo Bogu służyć. I wtedy mówimy, no słuchaj, wybieraj. Albo wóz, albo przewóz, albo Bóg, albo Baal. Taki przykład też mamy na Górze Karmel z Eliaszem, prawda? Poprzednikiem Elizeusza. Ale to było zupełnie co innego. Tam był naród Boży, a tutaj przychodzi poganin. Rozróżniamy między tak zwanymi ludźmi z tego świata, a tymi, którzy czytają Biblię i zawarli z Bogiem już dawno przymierze. To są lekcje, które należałoby dla siebie wyciągnąć i rozmawiać i traktować ludzi tak, jak prorok, ten widzący, to narzędzie Boże, potraktowało tego poganina. Pamiętaj o tym, że jeżeli Bóg rozpoczął pracę na czyimś sercu i widzisz, że to się dzieje, Bóg w połowie drogi nie zostawi nikogo. To my ludzie staramy się nie pozostawiać takich ludzi samymi, prawda? Chcemy im towarzyszyć, a nieraz zawodzimy w tym, bo jesteśmy tylko ludźmi. Bóg nigdy. I Elizeusz wiedział, jeżeli Pan Bóg cię doprowadził do tego momentu, to jesteś na dobrej drodze, kontynuuj. Nie wyznaczaj sobie tam jakichś celów. Bóg ma dla ciebie cel, On cię poprowadzi. Ale powiesz, ale czy ja mogę grzesznikowi powiedzieć takie? To tak jakbym go utwierdzał w tym, możesz tam chodzić. Nie, to nie było utwierdzenie, możesz tam chodzić. To było powiedzenie, to jest sprawa między tobą i Bogiem. Nikt trzeci nie ma prawa ingerować. Nieraz tak myślę, czy nieraz zajmując bardzo radykalne, a w naszym pojęciu bardzo pobożne stanowisko, czy my nie przeciwdziałamy wpływowi Ducha Świętego? Bo chcemy przyspieszyć. Chrystus często mówił, że z Królestwem Bożym jest jak z ziarnem wrzuconym do ziemi. Pamiętacie? Kto z was zna się na rolnictwie na tyle, żeby wiedzieć, co się dzieje z ziarnem, które wrzucone jest i przysypane ziemią? Chyba wszyscy. Czy rolnik albo hodowca, ktokolwiek, kto tam jakieś roślinki ma, gdy zasadzi, odkopuje i patrzy, czy ten kiełek już wyszedł, czy nie? Czy odkrywa ziemię, odgarnia, żeby temu ziarnu było łatwiej wstać? Gdy jajka, na których siedziała kwoka, tak to się nazywa, tak? Mama tych kurcząt później. Gdy słyszy pukanie w tych skorupkach, próbujecie rozerwać tę skorupkę, żeby łatwiej było kurczęciu wyjść? Zabijesz je.
zabijesz je. Przyroda nas uczy, że to samo jest z ludźmi. On powinien już powstać. Już powinien być tam i tam i tam. Już powinien mieć takie osiągnienia, a nie ma. Bracie, modlitwy, zebranie modlitewne. Ja do niego pójdę, wy się módlcie, a ja go zdopinguję. To jest przeciwdziałanie Duchowi Świętemu. To jest niesamowite. Dlatego Biblia raz za razem mówi, cierpliwości nam potrzeba. I to nie tylko w oczekiwaniu na przyjście Chrystusa, ale w życiu naszym codziennym, gdzie chcielibyśmy, aby to się urodziło już. Ale to się nie urodzi już. To ma swoją karencję. Każdy człowiek jest inny. I gdybyśmy mieli tylko tę historię tutaj, to cudowna to historia. Ale ten rozdział się nie kończy. Ma dalszy ciąg. Elizeusz miał swojego sługę, tego, który nawet przekazał informację, że Naaman ma się iść i zanurzyć 7 razy w Jordanie. I teraz, gdy to się dzieje, gdy Naaman już kawał drogi odjechał od Samarii, od Elizeusza, Gehazy, sługa Elizeusza, męża Bożego, pomyślał sobie, oto mój Pan oszczędził Naamana, tego Aramejczyka, nie przyjmując od niego nic z tego, co przywiózł. Jako żyje Pan, pobiegnę za nim i wezmę coś od niego. Popatrzcie, Elizeusz mówi, jako żyje Pan, nic nie wezmę. Gehazy na tego samego Pana się powołuje. Pobiegnę i coś tam uszczknę. Staruszkowi się pomyliło, no przecież to były skarby, które Pan Bóg nam zesłał z nieba. On pokierował, że ten poganin nam oddał to, co zabrał, co nam ukradł kiedyś. I on tego nie chce przyjąć? Nie. Puścił się Gehazy za Naamanem, a gdy Naaman zobaczył go biegnącego za sobą, wyskoczył ze swojego powozu na spotkanie jego i rzekł, czy przychodzisz w uczciwych zamiarach? To było takie pytanie zawsze. Z naszych ty, czy z obcych? Pamiętacie? Tak Jozue rozmawiał z aniołem. Czy przychodzisz w uczciwych zamiarach? A on odrzekł, w uczciwych? Pan mój, mowa jest o Elizeuszu, Pan mój wysłał mnie z taką wieścią. Właśnie w chwili tej przyszli do mnie dwaj młodzieńcy z uczniów prorockich, były szkoły prorocze w niektórych miasteczkach, z gór efraimskich, dajże dla nich talent srebra i 2 szaty na zmianę. Naaman rzekł, ależ owszem, zechciej przyjąć 2 talenty. I nalegał na nich. I zawiązał 2 talenty srebra w 2 worki oraz 2 szaty na zmianę i dał to swoim sługom, którzy nieśli go to przed nim. A gdy przybyli do wzgórza, odebrał to z ich rąk, złożył w domu. Mężów zaś odprawił i odeszli. Elizeusz prosił tylko o talent, bo wiedział, że to jest 30 kilo. Po pustyni to trzeba nieść teraz. Naaman był wspaniałomyślny. Mówi, masz 2 talenty. A jak ja to uniosę? Nie, słudzy to poniosą. Ty, sługa Elizeusza, absolutnie, Naaman się na to nie godzi. Przed tobą pójdą słudzy, którzy ci to zaniosą na miejsce, gdzie każesz. Doszli, gdy już byli na wzgórzu koło Samarii. I stamtąd już mógłby być dostrzeżony. Mówi, oddajcie to, ja to tutaj, już dalej to z górki, to będzie dobrze. Chowa to, ręce czyści i idzie do Elizeusza. Sam zaś poszedł, by stawić się przed swoim panem i zapytał go Elizeusz, skąd wracasz, Gehazy? A on na to, sługa twój nigdzie nie wychodził. Popatrzcie, jak kłamstwo rodzi następne kłamstwo. Ale to było nie tylko kłamstwo. Elizeusz jest prorokiem. Prorok to Nevim. To prorocy to byli ci widzący.
Oni nie tylko widzieli przyszłość i prorokowali o tym, co w historii będzie. Nie, oni widzieli rzeczywistość taką, jaka była. Ludzie przed nimi, jak Bóg tego zechciał, byli odsłonięci. I mówi do Gehazego: nieprawda, nie kłam. Do tej pory był jak gdyby czas łaski dla Gehazego. Gdzie chodziłeś? Mógł wyznać, mógł powiedzieć. Pamiętacie, jak Piotr rozmawiał z Ananiaszem i Safirą? Czy to prawda? To był ten czas łaski. Czy moje serce, mówi Elizeusz, nie szło z tobą, gdy tamten mąż odwrócił się ze swojego powozu w twoją stronę? Mógł jeszcze dodać, czy ja nie słyszałem twoich kłamstw, któreś mu przekazał? Czy to była odpowiednia pora przyjmować pieniądze, aby nabyć za nie szaty, oliwniki, winnice, trzody, owiec, bydło, niewolników, niewolnice? A więc Gehazy był już zmęczony tego typu działalnością, jaką realizował prorok. Gdziekolwiek byli, to albo w garcu była gorzka potrawa i wołali wszyscy śmierć w garcu, albo gorzka woda, albo jakieś inne w dotanie to ich otoczyły wojska i nie wiedział, co robić, jak się zachowywać. To nie życie, to nie przyszłość. To jest chodzenie o żebraczym kiju. A więc jest szansa się usamodzielnić, z nieba dar spadł, a więc Elizeusz jak gdyby wylicza mu, jak gdyby czyta w jego myśli, na co on chciał przeznaczyć te pieniądze. Przeznaczyć to srebro. Przeznaczyć ten majątek, który otrzymał. Moi drodzy, możemy się zastanawiać, dlaczego Elizeusz nie chciał wziąć tych pieniędzy. A co zrobił Gehazy z imieniem Boga i życzliwością proroka i Izraela, który lgnął do Boga, tej części przynajmniej Izraela? A tym, co zrobił Gehazy. Ja sobie, potraficie zwizualizować sobie te sceny, jak Naaman wraca do swojego króla. No pierwszą wizytę chyba, nie wiem, czy z żoną się spotkał, czy z królem, ale znając tamte czasy, to chyba z królem. Król mówi: Naamanie, jak nowonarodzony dzieciak. Popatrz, śladów trądu nie ma. Uzdrowił cię? Zakładamy, Elizeusz przyjął ten dar, który tam zawiózł. Elizeusz mówi: tak, ale to kosztuje. To kosztuje. Widziałeś, co wiozłem? Co by to oznaczało? Pan Bóg za pieniądze to i informuje nawet proroka, co należy robić, żeby te pieniądze zgarnąć. Dla ludu Bożego oczywiście, dla narodu, dla Kościoła, na nową kaplicę, na akcję ewangelizacyjną, na biednych, na cokolwiek. Co zrobił Gehazy? Popatrzcie, jak Bóg pracuje nad pogańskim narodem. W domu hetmana, do domu króla to dociera, a później, gdy wraca, a wie, że Naaman wysypał tę ziemię i postawił ten ołtarz. Nie wiem, co się działo dalej, ale wiem, że jeżeli był posłuszny głosowi Bożemu, jak w tym krótkim wycinku, jak został opisany, to z Naamanem się spotkamy w Królestwie Bożym. Chrystus powiedział: wielu przyjdzie od wschodu, zachodu, północy, południa i zasiądą z Abrahamem tam za stołem, a synowie królestwa. My możemy służyć Bogu w duchu Elizeusza albo służyć Bogu
i być przekonani o tym, że Bogu służymy, mając na to dowody rzeczowe w duchu Gehazego. My jako Kościół dużo robimy dla ludzi też. Seminaria zdrowotne, gotowania i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Co nami powoduje? Niech duch Elizeusza będzie z nami. Niech duch tej małej dziewczynki będzie z nami. Nawet gdy zobaczysz kogoś, kto jest twoim wrogiem zaciekłym, jej mąż mordował, może i zamordowana została jej rodzina. Ale ta dziewczynka mówi, ale Bóg nie jest taki. I Bóg nawet tym ludziom, którzy nienawidzą innych, on ich nie nienawidzi. On nas wszystkich kocha jednakowo. Niech Bóg nam pomoże być wiernym Bogu. A wracam do myśli pierwszej. Gdy chcemy studiować Biblię, najpierw ją dobrze przeczytajmy. Zapoznajmy się z rzeczywistością, jaka jest opisana, a dopiero wtedy będziemy mogli wyciągać wnioski. Niech Bóg nam w tym błogosławi. Amen. Amen.